Proszę Państwa, Jan Witek, tutaj nazwisko Witek pada, że takie sławne. Ja mówię, proszę Państwa, Witek, no Jan Witek umarł na zawał serca. I co? Ale Jan Witek powiedział przed śmiercią, że on nie wiedział w ogóle, że umrze na zawał serca. Że żeby Żydowi nie dać mieszkania tego. Proszę Państwa, jeszcze jeden temat, teraz polskie 15 w sądach 10 razy zatrzymali. Pan prezydent Szyszko podczas Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska, które odbyło się w Luksemburgu, zaproponował ciekawą rzecz. Zaproponował ministrom środowiska państw Unii Europejskiej pomoc w odtwarzaniu na terenie Unii siedlisk i gatunków zwierząt, które tam wyginęły. Na przykład żubra. Jest to ciekawa rzecz, że żubr może pojawić się właśnie w miejscach, gdzie kiedyś był, a teraz go już nie mamy. I nie tylko te propozycje były przedstawione. Mamy teraz przyjemność rozmowy z panem ministrem Janem Szyszko. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie ministrze, prosimy właśnie o szczegóły tego spotkania ważnego w Luksemburgu. Tak, no Unia Europejska bardzo mocno interesuje się sprawami związanymi z bioróżnorodnością, z odtwarzaniem bioróżnorodności. Bardzo mocno interesuje się tym, co dzieje się w różnych państwach świata i różnych państwach Europy. Też w pewnym sensie zaangażowała się w sprawę Puszczy Białowieskiej, gdzie no, doszło do tego, że na skutek różnego rodzaju dezinformacji Komisja Europejska zaczęła oskarżać Polskę o to, że wycina puszczę dziewiczą nietkniętą ręką człowieka i niszczy bioróżnorodność. Oczywiście to się wyjaśniło. My zrobiliśmy pełną inwentaryzację, pokazaliśmy, że te oskarżenia były bezpodstawne, ale równocześnie zaproponowaliśmy, aby w ramach no, zrozumienia się nawzajem rozpocząć rzeczywiście działania w kierunku rekonstrukcji odbudowy tych układów przyrodniczych, które zostały zniszczone w przeszłości. Na zachodzie Europy dużo jest takich miejsc, gdzie zostały te takie naturalne albo zbliżone do naturalnych zespołów roślin zostały zniszczone, trzeba je zregenerować, trzeba je odtworzyć, a ponieważ Polacy naprawdę są bardzo dobrzy w zakresie odtwarzania zasobów przyrodniczych, zaproponowaliśmy, aby w wielu miejscach Europy, tam gdzie oczywiście państwo sobie życzą, a szczególnie te państwa, które w pewnym sensie wyrażały obawy o Puszczę Białowieską, żeby no, zaczęły współpracować z nami i żeby rzeczywiście odtworzyć te zasoby przyrodnicze. Takim polskim, ja bym powiedział, okrętem flagowym, czy tak wyrażę, jest żubr. To Polacy otworzyli ten gatunek, bo ten gatunek jest sławny na cały świat i z tego też powodu sławna jest Puszcza Białowieska. Ale ten gatunek w tej chwili jest już w dużej ilości na terenie Puszczy Białowieskiej, w związku z tym, że występował on kiedyś w całej zachodniej Europie i został stamtąd wyeliminowany, zaproponowaliśmy, aby Polacy i pomogą w tym zakresie, pomogli w zakresie odtworzenia naturalnych siedlisk dla żubra na terenie zachodniej Europy, a w ślad za tym dokonamy reintrodukcji tego gatunku, po to, żeby ten gatunek czuł się dobrze nie tylko na terenie Puszczy Białowieskiej, nie tylko na terenie Polski, ale również na terenie Unii Europejskiej. Powiedzieliśmy, że pomożemy merytorycznie. Mamy naukowców, wyśmienitych specjalistów od reintrodukcji gatunku, a szczególnie od reintrodukcji żubra. I możemy tego osobniki dać po to, żeby odtwarzać tamtą populację. A również mi powiedzieli, że jesteśmy w stanie również i pomóc finansowo w tym zakresie. No to daj spokój. No, taką pomoc finansową robi stosunku do gatunku na terenie Polski, a ponieważ przyroda jest poza wszelkimi podziałami gospodarczo-politycznymi i to samo możemy robić na terenie poszczególnych państw Unii Europejskiej. Taką propozycję złożyłem w poniedziałek podczas posiedzenia Rady Europy Ministrów Środowiska w Luksemburgu. Ta propozycja została przyjęta no, w ramach tego punktu o ochronie bioróżnorodności, przyjęta z taką aprobującą no, chęcią współpracy, a sam komisarz Bela powiedział, że ta propozycja jest bardzo interesująca. Będziemy teraz starali się nawiązywać kontakt z poszczególnymi państwami, z poszczególnymi ministrami, a również będziemy starali się zaprosić do tego organizacje ekologiczne niezależne, takie jak WWF,
czy też Greenpeace. No właśnie, czyli bardzo ważna inicjatywa, są ważne spotkania, które ważne inicjatywy z tego wypływają. Zresztą, panie ministrze, historia z Puszczą Białowieską i tymi oskarżeniami tak się szczęśliwie zakończyła, że nawet teraz dobrze pamiętam, jakaś europejska firma produkująca filmy robi film o prastarych puszczach europejskich, czy o prastarej Puszczy Europejskiej i właśnie gości, z tego co wiem, czy ma gościć właśnie w Puszczy Białowieskiej. Tak, nasza Puszcza Białowieska to jest naprawdę dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowych leśników. To jest świetnie udokumentowany obszar przyrodniczy, który był użytkowany w ten sposób, że zachował się w tak idealnym stanie. To dzięki właśnie tej kulturze współżycia ze środowiskiem, dzięki tej kulturze użytkowania tych zasobów przyrodniczych, mamy tam tak piękne zasoby, które mogą budzić zachwyt całego świata. One zostały co nieco w tej chwili zadrężone poprzez to, że decyzjami politycznymi zaczęto ingerować w procesy przyrodniczo-ludzkie, a te procesy ludzkie to są również i procesy przyrodnicze. Przecież człowiek może, nawet nie może, ale musi użytkować zasoby przyrodnicze. I rzeczywiście Puszcza Białowieska jest takim typowym przykładem, gdzie użytkowano te zasoby przyrodnicze i one są w tak wyśmienitym stanie. Tak, to budzi zachwyt, a to, że kręcą filmy na ten temat, to jest tylko świadectwo, że Polska powoli, albo inaczej, Polska to rzeczywiście jest lider w zakresie ochrony zasobów tych żywych, zasobów przyrodniczych i mamy się czym chwalić. Ale musimy prowadzić odpowiednią politykę również informacyjną i edukacyjną i za to chciałem serdecznie podziękować Radiu Maryi i Telewizji Stanu. Dziękujemy panie profesorze za dobre słowa, ale jeszcze raz przypomnijmy naszym słuchaczom Polakom, którzy żeby nie ulegali jakimś tak naprawdę ekologicznym szaleństwom, że dziewiczość puszczy nie polega na tym, że noga ludzka tam nie powstanie, tylko że człowiek wchodzący tam wie, jak się zachować, wie co i jak prawda ma, nie wiem, no po prostu tak, żeby nie było jakiegoś szkody, prawda, konkretnej. Oczywiście, to jest naprawdę dziedzictwo kulturowe, to jest umiejętność korzystania z zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze trwały i służyły człowiekowi. Polacy w tym zakresie są naprawdę wyśmienici, bardzo dobrzy, a chociażby całe polskie lasy są tego typowym przykładem. Jest te polskie lasy są użytkowane od wielu lat, użytkowane w sposób planowy, na bazie specjalnych działań ochronnych, na bazie pozyskiwania i sadzenia. Myśmy rzeczywiście te lasy, no, można powiedzieć, wycinali, rąbaliśmy to drewno, a lasów mamy coraz więcej, drewna coraz więcej przyrasta. Chodziliśmy na grzyby, polowaliśmy, zbieraliśmy jagody, a nie zniknął na ani jeden występujący gatunku, wręcz odwrotnie. Gatunki, które zginęły bardzo dawno w zachodniej części Europy, w Polsce mają się bardzo dobrze, a jest to również świadectwo tego, że no, świetnie to użytkujemy. A więc jesteśmy wzorem i wzorem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Użytkuj zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi, żeby służyły człowiekowi na wieki. Dziękuję panie profesorze za wypowiedź. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy starają się i pracują nad tym. Dyrektora Lasów Państwowych także chcemy pozdrowić i no, życzyć, żeby dalej taki rozwój następował i wzrost. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Naszym gościem był minister środowiska, drodzy państwo, pan profesor Jan Szyszko. I to już wszystkie tematy w tej części audycji aktualności dnia. Zapraszamy po godzinie 16 oczywiście, a już za moment serwis informacyjny w Radiu Maryja.